Tak się kończy dzisiejszy dzień. Trochę serwis, trochę... Się nie kończy tak naprawdę. Trochę serwis, trochę starówki. Jutro będziemy mieli więcej czasu. Jeszcze raz. Ale fajna, co? O, bo muszę mi się tak. Ja mam od tych lodów takie ręce. Trzeba umyć. I proszę bardzo. Challenge accepted. Wchodzimy w tych schodach. Ej, a tam coś jest fajnego. Dobra, to chodź tu. Kilka schodów było. Widzisz, będę latami. Biegam. No dobra. Coś po kary widziałam. Coś coś, może ze mną. Za szybą? No. Na oknie. Jakby tu jest sporo rzeczy fajnych. No, roślina daniczkowa. Więc już wieczór, ja się trochę przywdziałem, bo mi było chłodno. No jest tak tutaj, że w dzień jest 30, wieczorem jest 14 albo 10, więc trzeba mieć ze sobą kurteczkę. A tutaj schody. Panorama na miasto, a tutaj możemy podziwiać mury miejskie, fajnie zachowane. Być może jest to replika, być może budowa. A my idziemy tam, jest taki parter. Idziemy szukać fajnych widoków.
zobacz, tam jest jakaś wieżyczka, nie? Jak ambona wygląda. O, o właśnie, tego słowa słyszałam. Z tego pewnie strzelali. O, i palma. Komuś odbiła. Idziemy na górkę. No. Niestety mury nam wszystko przesłaniają. Ale przynajmniej mamy fajny widok na mury. I w tle na góry. Z palmami jeszcze, nie? Zobacz z tej perspektywy. A może na zachód idziemy na te schody tamte, które są w Pachnidle. No. Tam jest piękny widok z tego, co słyszałam. Taka... Jak potrafisz nas tam zabrać, to dajemy. Może i potrafię. To idziemy. To idziemy. Bardzo zwierząt. Zobacz, to jest jakieś chłopaty dla zwierząt. Puszczają sobie pieski na luzie. Zobaczymy, co jest w tym. A oni by tutaj dopiero imprezę zrobili tym swoim szczekaniem Dimosława, nie? To są rojberusy. Prima la A tu zwężenie 1,6. Ja myślę, że można by z przyczepą próbować. Czy to są te schody? Znaczy to inne, ale też są piękne. Bardzo fajne miejsce. No, jeszcze kawiarenka, nie? Super, no. Ale idziemy tam dalej zobaczyć. Się nie kończy, idziemy. Jest i panorama miasta, o zachodzie słońca. Z jednej strony katedra. A się biegło. Z drugiej góry. Tak się kończy dzisiejszy dzień. Trochę serwis. Trochę nie kończy tak naprawdę. Trochę serwis, trochę starówki. Jutro będziemy mieli więcej czasu. Girona z góry. Widzicie to? Super. O, jeszcze zobacz. Tam jest jeszcze jedna katedra, kochanie. Super, że w ogóle tutaj jest wszystko dostępne, wiecie? Wszystko dostępne. Tutaj nie ma żadnych wstępów. Chodzimy po mieście. My się właśnie nawet zgubiliśmy. Fajne uliczki. Miliony schodów. Tak, miliony schodów, ale to jest fajne.
gdzie nie pójdziecie, no to zobaczcie, jakie są widoki, no. Nisko się nimi teraz rozkoszować. Polecamy Girona w 100%. Nie, nie, tutaj, tu jest znak. Idziemy teraz na wieżę widokową. Ale co? Zobaczymy, co stamtąd widać. I co? I kolejne schody. Tu się schody nie kończą. Przy pełni księżyca. Lecimy. I za nic się nie płaci. Tak, w ogóle masz sobie komórę. U nas jest taka rzadkość w Polsce, nie? Szkoda, że to dla człowieka takie trudne. Co? Szkoda, że to chodzenie po schodach jest dla człowieka takie trudne. O, ale to było pięknie widać na zachód. Oj, całe mury widać. I panoramy. Generalnie nagrywamy to teraz telefonem, bo nam się skończyła pamięć w aparacie, ale jutro się przygotujemy, bo ten ta katedra super wygląda. Girona, po prostu Girona, przyjeżdżajcie. Naprawdę, gdzie nie poszło się, to tam było super miejsce w ogóle do oglądania, nie patrzenia, zwiedzania. Thank you.
Więc nie próbujemy wrócić do rowerów, ale nie się okazało, że kilka dróżek jest już zamkniętych. Nie, wiecie co, pokazali mi wejście, że w środek katedry, a my przecież mamy dookoła te rowery. I teraz gdzieś tu mamy objazd. O, schody są na szczęście na dół, ale nas to cieszy. Myśleliśmy, że będziemy ale szli do góry. No nic, jest już trochę późno. Próbujemy znaleźć nasze rowery na powrót. Jak nie, to 5 km pieszo to jest. Nie łażenie. Łażenie i jeżdżenie. Tak, tak, tędy dojdziemy dookoła katedry. Tu żaby słychać. Oni sobie świetnie radzą z byciem samymi. Robią to, co lubią najbardziej. Śpią. Mogę im zapalić lampkę. Nie, no właśnie. No to mały błąd. Tym razem już naprawdę się zgubiliśmy dookoła tej katedry. Nie wiem, jak stąd wyjść, ale to są schody, na których było grane Pachnij Tło oraz Gra o Tron. Także to jest małe sprostowanie. Znaleźliśmy je w końcu. Chociaż przeszliśmy pół Girony, ale jest fajnie, pięknie. A szukamy wyjścia, no, gdzie są te nasze rowery. Maciek właśnie tu przegląda. Gdzie są drugie schody? No nie widać ich, ale znajdziemy zaraz. No to ja tylko dla uspokojenia. Są rowery. Czekają na nas. No ale nie wyraźnie. Są, czekają na nas. A to jednak była bazylika, a nie katedra. Jutro wszystko wyjaśnimy. Drzew sięgały i tak mi fajnie widać było mnie przez drzewa. Ale to jesteśmy wyżej. Tak. I cała panorama miasta jest, nie? Całe miasto jest jak na dłoni. Dookoła wszędzie. No. Tutaj widać, jak dużo tu jest drzew. Te wszystkie tereny to są parki. My mamy nostek gdzieś chyba tam. Pomiędzy dwoma takimi dużymi parkami. Ten mijaliśmy sobie po drodze. No fajny, bardzo ładnie wieczorem oświetlony. Dużo różnych alejek. I proszę zobaczyć, jak tutaj się wszystko zielenią mieni. No to...